Dziś mam bardzo wyjątkowego gościa, gość, który przede wszystkim zaimponował mi swoją postawą, o czym za chwilkę porozmawiamy, ale najpierw przywitajmy Agata Sitko. Witamy. Witam. Powiedz mi, co najlepszego i najlepiej zrobiłaś? Od razu tak od tego zacznijmy. Wygrałem World Gamesy. I ogólnie, jakie wyniki były w poszczególnych bojach? Przyszedzie 270 kilo, w wyciskaniu leżę 195 i w martwym ciągu 261. Tak jak wspominałem na początku, zaimponowałeś mi bardzo jako sportowiec, bo wcześniejsze zawody no, nie były aż tak udane, o tak to można nazwać, bo gdy się zwycięża no, i zajmuje się drugie miejsce, no to wiadomo, że jakiś niesmak, że tak to nazwę, pozostaje, ale zostałaś do końca i kibicowałaś swojej przeciwniczce, co było po prostu mega. I zobaczyłem to i mówię, wow, bo niektórzy, wiesz, mają dużą, dużą zawiść, jeżeli chodzi o podejście do swoich przeciwników. Jak ty na to patrzysz? Ja myślę, że każdy chciał zobaczyć, jak ona wciąga ten ciężar, bo to było bardzo dużo. 261 kilo w klasyku, to no, się nie dało inaczej zareagować. Uważasz się bardziej za zawodnika czy za fana sportu? No, zawodnika, ale tu jestem i tym. Co ci się najbardziej podoba w trójboju? Jak w ogóle rozpoczęłaś przygodę z nim? Wcześniej trenowałaś jakieś inne sporty? Nie trenowałam nigdy nic wyczynowo. Zawsze byłam raczej aktywną osobą. Coś tam w domu sobie machałam hantlami na drążku i tak dalej, a trójbój znalazłam przez YouTube'a. Sobie tam widziałam jakąś dziewczynę, która wyciska i stwierdziłam, że ja to na WF-ie w sumie wycisnęłam tyle, co ona. Ona jeździ na Mistrzostwa Świata, to może też powinnam spróbować. W ogóle zignorowałam fakt, że ona tam ważyła 20 kilo mniej i tak dalej. Ale no i stwierdziłam, że w sumie to wygląda ciekawie ten sport, chciałabym go spróbować. Poszłam na siłownię. Miesiąc później dołączyłam do klubu trójbojowego, no i się zaczęło. Ile wtedy miałeś lat? To było w 2019 roku, więc coś koło 16-17. Teraz masz 20 lat, czyli prawda, w tym roku 21, z tego co pamiętam, Nie, będziesz kończył. 20 skończę w listopadzie. 20 skończysz, to Harem Zły mi źle powiedział, bo Harem Zły powiedział, że 21 skończysz w listopadzie, także pomylił się i on za to odpokutuje, że tak to nazwę, ale to już po antenie. Powiedz mi tak, no wynik fenomenalny na skalę światową, rekord świata, podwójny rekord świata, dwa rekordy świata tak naprawdę. Trzy? Trzy, no bo jeszcze tak, nie liczę jeszcze, że całego totala, prawda, Open, bo no tak, faktycznie trzy rekordy. Czy przygotowywaliście się na to od początku, czy była to jakaś decyzja taka w stylu, a lecimy, albo zrobimy to na 100% i się uda, albo po prostu nie wyjdzie. Czy to było zaplanowane, żeby właśnie na tych zawodach wyjść na ten jeszcze wyższy poziom? No, po prostu treningowo tak szło dobrze, no ale w sumie skończyłam z wynikiem niższym niż zakładany był z openerów o 4 kilo. Także nie poszło jakoś bardzo dobrze. Patrząc po wynikach z treningów, to gorzej niż myśleliśmy. Ale tak po Mistrzostwach Europy właśnie stwierdziliśmy, że to no, trzeba będzie dużo zrobić, bo było widać, że był zapas i takie wyniki. Że... Czyli też na Mistrzostwach Europy założyliście, że jednak możecie trochę mniej, że tak to nazwę, niż było to osiągalne. Założyliście co do właśnie wybierania ciężaru, bo ciężar oczywiście zawsze wybieracie przed, tak? Ciężar się wybiera przed na podstawie treningów, ale na miejscu to zawsze i tak się zmienia końcowo w Oczywiście. trakcie rozgrywki czy przed. Także no. I tak jak rozmawialiście z trenerem, to co zmieniliście pomiędzy Mistrzostwami Europy, a właśnie tymi zawodami, ponieważ no mieliście bardzo niewiele czasu tak naprawdę. Nie zmieniło się nic. Po prostu na podstawie wyników z Mistrzostw Europy już wiedzieliśmy, że na tych World Gamesach będzie dużo do podniesienia. Także, ale no. Na miejscu dopiero właśnie postanowiliśmy obniżyć openery o 10 kilo. Tak. I tak jak myślisz, że masz jeszcze duży zapas przyszłościowo? Tak. Na Myślę, co że tak. będziecie celowali? Bo no, wynik, który zrobiłaś, zapewne na treningach zawstydzasz niejednego faceta. Tutaj się nie oszukujmy, no, są to wyniki po prostu no, kosmiczne, nawet dla mnie, dla chłopa, który no, troszkę waży. Przede wszystkim myślę, że mogę zainwestować w nowy sprzęt, co dużo da. Cele na teraz
No sprzęt w sumie nie mam za bardzo jakichś konkretnych celów. Jeśli chodzi o klasyk, to chciałabym do końca roku zrobić 600 kilo w totalu i być może wciągnąć 250, jeżeli dobrze pójdzie. No i na ławce wycisnąć 150 bym chciała też blisko, taki fajny ciężar. No a ze sprzętu na razie sobie od sprzętu trochę odpocznę, bo się teraz przygotowuję do zawodów klasycznych w marcu w przyszłym roku, takich dużych. Także no na razie trochę idzie na bok, ale no docelowo na pewno 800 kilo w totalu kiedyś bym chciała zrobić i kto wie, może więcej. Co znaczy zainwestować w sprzęt? W sensie lepszy sprzęt, lepszy czy bardziej w rozwój? Kupić nowe kostiumy, mniejsze przede wszystkim, bo mam kostiumy rozmiar 40, a pewnie lepiej by było mieć 38 czy coś takiego. Okej, i ile kosztuje taki kostium? Nowy teraz 1000 zł, może trochę ponad. Okej, 1000 zł to jest taki koszt, ale to jest sprzęt do wszystkich dyscyplin, że tak naprawdę do trzech boi można z niego korzystać, tak? No jest kostium do siadów, koszula do wyciskania i kostium do ciągów. I czyli potrzebujesz... Każdy z nich kosztuje po 1000 zł. Dokładnie, o to mi chodzi, żebyśmy rozwinęli dla widowni, żeby były trzy tak naprawdę, czyli potrzebujesz tak naprawdę no 3000, żeby iść, że tak to nazwę, do przodu. No i tutaj... Czy już zgłosili się sponsorzy, bo powinni się zgłaszać, jeżeli mamy ewidentnie widoczny taki talent no, w tak młodym wieku? No, SBD do mnie się odezwało i z nimi podpisałam umowę, także jak na razie jest. Właśnie, jak się czujesz jako reprezentantka tej firmy, no bo to jest jednak jedna z lepszych firm? No, bardzo byłam zaskoczona, kiedy się postanowili do mnie odezwać i bardzo, też powiem, szczęśliwa, bo nie ma w Polsce za bardzo chyba poza Kieliszkowskim może i mną chyba nikogo, więc to jest bardzo duży zaszczyt i no, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. I tak jak właśnie jesteśmy, byliśmy przy początkach, prawda? Jak to wyglądało na początku, twoje treningi? Bo bardzo szybko, tak jak powiedziałaś, przeszłaś do klubu. Jak wyglądały one na początku, jak się rozwijałaś, czy dalej, czy od razu miałaś nacisk na ten sprzęt, czy najpierw jakoś ktoś cię naprowadził na ten tor? Na początku w sumie trenowałam klasyk przez pół roku, potem zaczęłam chyba robić koszulę gdzieś tak po pół roku, ale tylko samą koszulę na początku. W pełny sprzęt zaczęłam wchodzić w 2020 roku albo 2021. W 2021 pierwszy raz założyłam kostium, tak. Także na początku przez te dwa lata trenowałam bardziej klasyk i samą koszulę. Niektórzy mówią, że koszula sama wyciska, jak to mówią, że dodaje tylu kilogramów. Tutaj rozwiniemy troszkę, o ile ciężej wyciskało ci się w koszuli na początku, no bo tutaj jest zupełnie inny ruch. Tak, ale ja na początku miałam właśnie taką bardzo starą i dużą koszulę, więc żeby się nauczyć wyciskać, no wyciskanie w koszuli może dodać parę dziesiąt kilo nawet ta koszula, ale jeżeli się źle opuści chociaż trochę, to się nie wyciśnie, więc tutaj trzeba idealnie technicznie. No największy problem jest właśnie z tym opuszczaniem. W trakcie przygotowań miałam bardzo duży problem, żeby opuścić cokolwiek poniżej 200. W sumie nie byłam w stanie opuścić mniej niż 202,5, także to nie wiedziałam, czego się spodziewać na zawodach, bo z kolei więcej niż 205 już nie umiałam wycisnąć, więc był w sumie jeden ciężar, który byłam w stanie opuścić i wycisnąć. Także może dodać dużo, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że bardzo łatwo spalić zawody w koszuli, bo jest to jednak ciężkie technicznie. Dlatego zawsze zaczyna się od troszeczkę mniejszych ciężarów, czy właśnie jak jest za mały ciężar, to też słyszałem, że no nie da się tego po prostu opuścić, bo to działa na zasadzie takiej lekkiej sprężyny, że trzeba jednak odbić, prawda? Tak. Znaczy odbić. Jak jest za mały ciężar, to sztanga potrafi zostać nad klatką 2 cm i się już po prostu nie ruszy w dół i stoi w miejscu. No i to samo też, jak za ciężko jest opuścić, w moim przypadku to bardzo jest, że jak mi się za ciężko opuszcza, to też nie wycisnę, albo wycisnę, ale bardzo ciężko, niż jak na przykład dołożę 2,5 kilo i łatwiej mi zejdzie sztanga. Więc to jest ciężko to wyczuć, bo przede wszystkim też trzeba wziąć pod uwagę to, że każda zmiana masy ciała, najmniejsza nawet, wpływa też na to, jak koszula siedzi. I wtedy często nie wiadomo, czego się na zawodach spodziewać, bo może nagle się okazać, że 10 kilo mniej zejdzie łatwo, albo że 10 kilo więcej i się nie będzie dało opuścić, więc... Więc też musiałaś kontrolować tę swoją masę ciała, żeby ona nie była ani trochę większa, ani trochę mniejsza, bo skoro jesteś pod to ułożona, no to jak to wyglądało w dzień zawodów, skoro wiadomo, no ładowanie różnie przebywa u was, jak właśnie jadłaś, żeby mieć i siłę, i jakoś, żeby tego nie popsuć, no bo różnie tak może być.
No, u nas w federacji jest waga 2 godziny przed startem, więc coś tam na śniadanie zjadłam, ale nie za dużo, żeby się zmieścić w limicie. No i potem już po wadze się staram zawsze jak najwięcej jeść, ale mimo wszystko zawsze jest troszeczkę niższa ta waga, myślę, niż treningowo, bo jak przez cały dzień człowiek nic nie może zjeść, dopiero na 2 godziny, to wiadomo, się tak nie nabije. Do której rozpoczęły się zawody? O 14 czasu lokalnego, czyli 21 czasu polskiego. No to też przedstawienie tego czasu i tak dalej. I gdzie się odbywały? W Birmingham, w Alabamie, w USA. Kiedy wyleciałaś? Wylatywaliśmy we wtorek, to było, nie pamiętam, który, jak to był dzień? Wtorek 5 czy 28? Tak, 5. 5, okej. Okay. Także no, ja miałam w sumie całkiem sporo czasu, żeby się przestawić, także, bo start był w sobotę, więc... No i właśnie jak przeszłaś przez to przestawienie czasu i tutaj też jak wyglądały twoje treningi, te ostatnie przygotowawcze, no bo tutaj są już wiadome, no im bliżej zawodów, no to troszeczkę ten tempo treningowe i tak dalej zmniejszamy nakłady, ale jak one wyglądały te ostatnie dni? Przyjechaliśmy na miejsce w sumie w środę, w środku nocy, jakoś od pierwszej czy drugiej, czekaliśmy strasznie długo na akredytację. No ja byłam po 30 godzinach bez snu, bo tak długo trwała podróż, w samolocie za bardzo nie spałam. Ewentualnie coś tam pod koniec skończyłam to jakąś godzinę. Także ja od razu się w sumie przestawiłam, bo jak poszłam spać, wstałam o 10 czasu lokalnego. Już byłam przestawiona na tamten czas. Także nie odczułam jakoś za bardzo tej zmiany czasu w tamtą stronę. Dużo gorzej było po powrocie do Polski. No jeśli chodzi o treningi, to na miejscu była sala treningowa, na której były tylko 2 pomosty i na początku powiedzieli, że nie możemy trenować na rozgrzewce. Na rozgrzewce było 12 pomostów, bo po jednym dla każdego zawodnika z danej grupy. No ale potem było tyle osób, że stwierdzili, że dobra i pozwolili nam trenować też na rozgrzewce. No, treningi wyglądały tak jak zawsze przed zawodami. Wiesz, jak zawsze przed zawodami dla mnie czy dla ciebie, to może troszkę rozwiniemy, wiesz o co chodzi, jak to jak były właśnie mniejsze objętościowo, mniejsze, tak. Jeżeli chodzi o właśnie ciężar, którego używałaś i tak dalej? Ciężaru nie zmniejszam, zmniejszam zwykle objętość tylko. Czyli objętość, ile było serii mniej więcej? 3 ławki, 3 ciągów i 5, znaczy 3 ławki, 3 siadów, 5 ławki i 3 ciągów. No tak, to dość chyba, jak wyglądają na co dzień treningi, jeżeli chodzi o, wiadomo, to się zmienia w zależności od okresu, ale powiedzmy no bliżej, w środku przygotowań, żebyśmy mieli sobie porównanie do tych ostatnich dni i w środku. No sobie obecnie robię trójbój cały, 6 razy w tygodniu, taki trening. I to różnie bywa, zależy od treningu. Czasem to są 3 serie, czasem 6 dla siadów ciągów, a na ławce od 5 do 8. Okej. Okay. Zależy od dnia. Współpraca z trenerem obecnym, bo to jest, no ewidentnie zrobiliście kawał dobrej roboty, więc warto tutaj tego pana wspomnieć. Więc może właśnie najpierw, kim jest ten pan? Paweł Jurczyński z Podtangi. Jurant. Wszyscy ludzie myślą, że ma na imię Jurant, zawsze jak mówię Paweł. Się mnie potem pytają, jaki Paweł? No Jurand. To on nie ma na imię Jurand? Za każdym razem jest tak samo. No. On ogólnie pomaga mi bardziej właśnie ogarnąć sprzęt i przygotowania do sprzętu, a ja sobie sama piszę jakby plan treningowy pod klasyk, także on tam ogarnia akcesoria jakieś tam, żeby coś poprawić w bojach i tak dalej i właśnie sprzęt ogarnia. Czyli to jest taka współpraca, a nie typowe podleganie, że tak to nazwę, pod jakąś daną osobę, która pisze ci od A do Z wszystko, a ty tylko tak, 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 tak działam. Tak, no. Czyli byłabyś też, czy jesteś dobrym trenerem tutaj od razu, bo zaraz zapytam cię, czy będziesz prowadziła ludzi, wiesz, pewnie to pytanie przyjdzie za chwilkę. Właśnie, będziesz niedługo prowadziła ludzi, będziesz się tym zajmowała, co robisz też poza treningami. Nie planuję. Studiuję matematykę i raczej w tym kierunku chcę iść. Nie sądzę, że nadaje się do pracy z ludźmi, raczej nie mam do tego cierpliwości. No a poza tym też nie uważam, żebym miała dość wiedzy i doświadczenia, żeby teraz zacząć prowadzić ludzi. Po prostu wiem, co działa na mnie, ale to nie znaczy, że potrafiłabym kogoś poprowadzić. Więc myślę, że musiałabym się bardziej dokształcić w tym kierunku. A na razie kształcisz się w innym. Tak. Ale rozwinijmy matematykę. To mnie zaciekawiło. Co chcesz robić dalej po studiach, studiując właśnie matematykę, bo to nie jest często wybierany przedmiot.
No nie jest, ale można znaleźć pracę, czy to w analizie Oczywiście. danych, czy w jakimś banku. Mam dwie siostry po matematyce, więc jakby one mi też zawsze mogą pomóc. No, wybrałam ten kierunek ze względu na to, że po prostu lubię matematykę i zawsze mnie interesowała i nie miałam za bardzo innego pomysłu na studia, a nie ze względu na to, że mnie interesuje jakaś konkretna praca po niej. Także zobaczymy, jak skończę. Czyli na razie robisz, co po prostu lubisz i to, co zawsze ci sprawiało frajdę. Tak. Jak z fizyką, bo dużo osób to też lubi, jeżeli lubi matmę, to i fizykę. Tak, lubiłam fizykę. Chodziłam nawet na rozszerzenie w liceum przez jeden rok. Potem postanowiłam jednak zmienić na geografię, żeby nie musieć tyle rzeczy robić, bo żeby ogarnąć fizykę, to trzeba było naprawdę nad tym dużo siedzieć, a ja się wolałam skupić właśnie na matematyce. Tym bardziej, że jeszcze wtedy doszedł trójbój, więc nie za bardzo miałam czasu, żeby tak siedzieć i się uczyć. Kiedy były twoje pierwsze zawody? W kwietniu 2019 roku, pierwszy raz startowałam. To wtedy ćwiczyłaś ile? Ogólnie na siłowni 2 miesiące, a w klubie trójbój miesiąc. Okej, okay. I jak ci poszło? Wycisnąłem chyba 65 kilo, jeśli dobrze pamiętam, i zajęłam pierwsze miejsce w juniorkach do 18, do 72. Ale no miałam tylko dwie dziewczyny w kategorii, więc nie była to jakoś mocno obsadzona kategoria. No tak, ale po miesiącu treningów. Nie. Czyli od tak. Zawsze, no nie oszukujmy się, byłaś predysponowana genetycznie do tego właśnie sportu. No myślę, że tak. Ewidentnie. I zawsze ci się to podobało, w sensie no nie było żadnego innego sportu, który by ci tak przysiągnął co do siłowni, prawda? No nie, ja ogólnie od dziecka zawsze mówiłam co chwilę, że chcę jakiś inny sport trenować, co chwilę mi się to zmieniało, jakaś piłka nożna, lekkoatletyka, inne takie, ale nic nigdy nie poszłam tak naprawdę, żeby się temu zacząć faktycznie trenować i się temu poświęcić, dopiero trójbój. No i chyba to się właśnie opłaciło. Twój ulubiony bój? Ławka, oczywiście, że ławka. Dlaczego i jak ją rozwijasz, a tak to rozpocznijmy? Jest najmniej męcząca, tylko się leży i macha rączkami, to jest fajne, polecam. No i myślę, że jest też najbardziej imponującym moim bojem, jakby tak patrzeć z zewnątrz. No i przede wszystkim duża objętość, duża intensywność i praca nad techniką, to takie rzeczy, które pomagają w ławce najbardziej. O, i plecy. Plecy. Okej, okay, właśnie, jeżeli robisz ławkę, to też robisz ćwiczenia oczywiście na plecy, bo dużo osób właśnie zapomina o tym, że żeby mieć dobrą ławę, trzeba mieć dobre i plecy tak naprawdę, tak. Więc jakie ćwiczenia wykonujesz, jeżeli chodzi o plecy? Dużo się podciągam, tak 2-3 razy w tygodniu, bez ciężaru i z ciężarem, no i tam wiadomo, jakieś wiosłowania, hantlami, sztangą, ściąganie rączka i te sprawy. No co tam akurat mam ochotę. Podciąganie. Ile razy jesteś w stanie się podciągnąć? Wiem, że to takie pytanie, wiesz, trochę takie amatorskie, ale to fajnie brzmi, wiesz. No, rekord w jednej serii mam chyba 10 powtórzeń pod rząd, czy coś takiego. Myślę, że jakbym się bardzo postarała, to z 11-12 byłabym w stanie wyciągnąć. A z ciężarem? Chyba z 15 się podciągałam 5 serii po 3 powtórzenia, czy coś takiego. To jest naprawdę fajne. Dlaczego myślisz, że jesteś, znaczy na pewno rozmawiałaś z trenerami, bo nie chcę mówić, dlaczego ty myślisz, bo to będzie takie, czy może zostać odebrane, że pyszne, ale na pewno rozmawiałaś z trenerami, gdy cię zobaczyli, prawda, skoro tak szybko wystartowałeś w zawodach, no to powiedzieli ci o jakichś swoich właśnie predyspozycjach genetycznych. Co na to wpływa, że tak to nazwę, twoja budowa, to po prostu właśnie jak co z tego genu, prawda, co na niego rzutuje? Bardzo często słyszę, że mam idealną budowę do trójboju właśnie, jeśli chodzi o te wszystkie tam, nie wiem, długość kończyn i tak dalej. No ogólnie jestem niska, ale jednocześnie mam długie ręce w stosunku do reszty ciała, więc jest krótki zakres ruchu na ławce i krótki zakres ruchu w ciągach. Coś takiego, nie wiem. No, często słyszę, że mam dobrą budowę. No i poza tym wydaje mi się, że mam dobre predyspozycje do budowy mięśni też. Nie myślałaś nigdy nad kulturystyką? Nie byłabym w stanie zejść do takiego niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Za bardzo lubię jeść. Brawo, brawo, szacun. Jak wygląda, bo wiesz, to jest naprawdę szacun, bo ja lubię, ktoś się potrafi po prostu przyznać, to nie dla mnie, lubię jeść, lubię trójbój, lubię zapierdzielać na siłowni, to jest moja faza, prawda? Dlatego szacun. Co do diety właśnie tutaj, chciałbym chwilkę poruszyć. Jak wygląda twoja dieta? Masz jakoś wszystko policzone, czy po prostu starasz się w miarę jeść zdrowo? No staram się w miarę jeść zdrowo, liczę białko, ile jem. Jeżeli muszę coś zrobić z wagą, czyli na przykład schudnąć przytyć, to liczę kalorie bardziej dokładnie, a tak na co dzień to tak bardziej na luzie, żeby wiadomo, żeby nie skończyć nagle w plusie nie wiadomo skąd.
wszystko, żeby w miarę trzymać tą wagę w okolicach wagi startowej, no ale nie jest to jakoś mocno restrykcyjne. Przypomnijmy wagę startową. Startuję w kategorii do 76 kg, chociaż ostatnio coraz częściej w 8,4, bo nie chce mi się schodzić z tych 2 kg. Tak w okresie między startami to tak 77-8 waży. Dlaczego nie chce ci się schodzić? Dlatego, że twoje wyniki mogą mocno się odbić właśnie przez te 2 kg? U niektórych ludzie, wiesz, teraz pomyślą, a tam 2 kilo, ale często te 2 kilo może zrobić wiele, tak jak wspomniałaś na przykład przy sprzęcie, prawda? To już zupełnie jest inaczej. Nie, to jest tylko kwestia tego, że ja po prostu bardzo nie lubię zbijać wagi. Bardzo nie lubię nie móc jeść normalnie, pić wody. Nieprzyjemne przeżycie. No rozumiem, bardzo nieprzyjemne. A jak często zbijałaś, robiłaś wagę? Właśnie rzadko. Raczej się staram, jak już się zbliżają zawody, to ewentualnie zrobić jakąś lekką redukcję, żeby mieć tam maksymalnie pół kilo czy kilogram nadwagi, żeby to nie było jakieś mocne zbijanie, tylko po prostu. Więc żeby się jakoś mocno odwadniać, to mi się nigdy nie zdarzyło na przykład. Okej, okay, twój najsłabszy bój? Powiedziałabym, że przysiad. Okej, okay, dlaczego? Bo, znaczy w klasyku przysiad, bo nie mam w nim żadnego rekordu świata. Jeszcze? A w sprzęcie to w sumie nie wiem. Czyli w sprzęcie na równi, powiedzmy, że jest martwy i przysiad tak na równi w miarę. Tak, myślę, że tak. Okej, okay, a co do martwego w kostiumie, jak tutaj jest, co jest cięższego w tym, bądź lżejszego? Trochę też pomaga z dołu. Jest inna technika niż w klasyku, co mi w sumie zepsuło przed ostatnimi mistrzostwami świata klasycznymi trochę ciąg, bo zapomniałam, jak się ciągnie raf i ciągnęłam w sprzęcie, jak w klasyku, jak w sprzęcie. Przede wszystkim ciężej jest pozycję startową dobrą utrzymać, ciężej jest ułożyć dobrze plecy, przez to, że są szelki. Dlatego mi to zawsze, jak mam przerwę, to potem parę treningów zajmuję, żebym ja znowu wyczuła tą pozycję pleców. No ale jak już się dobrze ustawi, to idzie do góry. A co do przysiadu też, bo tutaj akurat mamy też takie zejście, wiesz, no bo martwy to wiadomo, trzeba wystarczy podnieść i opuścić, a przysiad jednak też bardziej chyba tutaj chodzi o technikę. No ciężko jest zejść w kostiumie i w taśmach, mocno są zawiązane tym ciężej, także ciężko jest też wyczuć głębokość w przysiadzie, w sprzęcie. No ja mam straszny problem, żeby wiedzieć, czy w ogóle już zeszłam, czy nie. I poza tym ciężej się oddycha. Więc jak się, no im dłużej się schodzi, tym potem bardziej brakuje oddechu, także to jest też czasem ta sprawa. I na tych World Gamesach w pierwszym podejściu, jak zrobiłam dosiad, to mi się aż zrobiło biało przed oczami. Przez chwilę miałam taką mgłę, bo po prostu takie ciśnienie inne. Właśnie. Te ciężary, które no podnosisz, są bardzo, bardzo duże, jakby nie patrzeć. Kim, czy jest osoba, na której wzorujesz się i którą tak bardzo śledzisz ze świata trójboju? Przez długi czas bardzo byłam właśnie zainteresowana Jessica Wittner. Jeszcze tam zanim w ogóle były plany, żeby z nią, zanim wiedziałam, że będę z nią rywalizować, bardzo ją śledziłam i podziwiałam. No teraz dalej podziwiam, ale też tak bardziej jako rywalkę, a nie jako idola. No tak poza tym to nie wiem, śledzę tych najbardziej znanych trójboistów, ale nie wiem, czy jakoś konkretnie kogoś. Z twoją największą rywalką macie teraz dobry kontakt? Pogratulowałeś cię sobie normalnie, nie było jakichś tam większych zgrzytów? No bo tak jak mówię, tak mi zaimponowałaś tym, jak ja tam, wiesz, patrzę, no okej, okay, patrzę ostatni bój tej dziewczyny i oglądam to, jak ty siedzisz i dosłownie jesteś, wiesz, roześmiana od ucha do ucha, i klaszczesz, ona wygrywa, ty dalej siedzisz, wiesz, jesteś zadowolona, to było po prostu wow takie. No, właśnie to jest fajne w trójboju, że tu większość ludzi po starcie ma takie, że się przyjdą przytulić, pogratulować sobie, a nie, że są jakieś spiny, jak to w innych sportach bywa, także fajnie, czekamy, myślę, obie na następne starcie. Kiedy będzie następne starcie? Kiedy ty planujesz następne wyjście, o tak to nazwijmy? Zobaczymy. Ogólnie to w marcu 2023 odbędą się zawody w Sheffield, organizowane przez SBD właśnie. Tam będą pieniądze do wygrania. No i jeżeli mnie zaproszą, to myślę, że tam. Czyli invitational. Tak. Ogólnie to, żeby się zakwalifikować automatycznie, to trzeba było właśnie wygrać na tych mistrzostwach świata i zrobić co najmniej 95% rekordu świata. No ja niestety zajęłam drugie miejsce.
ale jeszcze będzie potem drugi proces kwalifikacji, wybiorą tam najlepszych zawodników, no i dzikie karty, także mam nadzieję, że uda się załapać. Jako zawodniczka SBD ogólnie planujecie może jakieś nagrywki, jakieś materiały, czy coś takiego, sama planujesz może jakiś YouTube, bo naprawdę co do kobiecych u nas zmagań, to nie dużo tego widać, a myślę, że to też by mogło pomóc, bo no jakby nie patrzeć, jesteś bardzo młodą osobą i trzeba się rozwijać, trzeba ten sport pokazywać, trzeba pokazywać swoją personę, żeby właśnie ci sponsorzy lgnęli do ciebie, prawda? Tak, ale nie sądzę, że się nadaje na YouTube'a, raczej nie dla mnie. Dlaczego? Nie chciałabym rzeczy nagrywać, wyrzucać. No po prostu czułabym się z tym niekomfortowo, myślę. To może wiesz, jak możesz zrobić? To taka mała podpowiedź. Ty nic nie mów, niech ciebie nagrywają, a obok będą napisy. I to już jest, wiesz, jakiś ruch na zasadzie, wiesz, wyciskanie. Tyle i tyle serii, tyle i tyle powtórzeń, seria jak robisz. Cały trening. Zobaczymy. Ale też nie za bardzo mam czas, jak jest rok akademicki, studia, treningi, to po prostu nie miałabym już takiego też się takimi rzeczami zajmować. Studiujesz dziennie, prawda? Tak. Jak wygląda twój dzień właśnie, jak jest powiedzmy okres przygotowawczy do tego, okres akademicki i tak dalej, no jak on wygląda, bo trzeba wiadomo i zrobić jedzenie, jeżeli trzymasz tam blisko się wagi, do tego trzeba wstać, zrobić swoje jakieś tam założenia, przygotować nawet suplementację, wodę i tak dalej, jak to wygląda od początku? No, zależy od tego, ile mam zajęć rzeczywiście. Wstaję rano, jem śniadanie, wychodzę na uczelnię, czasem zabieram ze sobą sprzęt i od razu po uczelni idę na siłownię. Mam naprzeciwko akurat smarta, także fajnie. Czasami się uda wrócić do domu, zjeść jakiś obiad i pojechać dopiero na trening. No i potem staram się iść spać jak najszybciej, jeżeli muszę wstać następnego dnia rano. Ale no, nie zawsze wychodzi. To jest właśnie, to mi trochę bardzo najbardziej przeszkadza, że nie mogę mieć takiego regularnego cyklu dobowego, bo czasem trzeba wstać o 6, a iść spać o 12 w nocy, jak się są zajęcia długo, trening i tak dalej. Czasem jak mogę wstać o 10, to wolę się chociaż raz wyspać, no i wtedy to jest takie rozregulowane. Także no jak mam czas, to gotuję, czasem to siostra gotuje, więc to mnie trochę odciąża. No, tak tu jest. Wspomniałaś już trzykrotnie o rodzinie. Jak ważna jest dla ciebie rodzina? Bo no, jeżeli wspominasz o nich, no to znaczą dla ciebie na pewno dużo. Jak one zareagowały na to, że siostra osiągnęła tak wiele? Moja rodzina to zawsze robi strefę kibica i ogląda starty na telewizorze. I często jak wracam do domu, to czeka na mnie jakiś szampan albo piwo i ciasto. Także miło, miło. Wspierają. Masz jakieś swoje ulubione piwo? Tak z ciekawości. Nie wiem, mam jakieś ulubione. Wiesz, bo ostatnio rozmawiałem właśnie z Michałem Wilkiem i on też powiedział o alkoholu, więc mu zadałem pytanie, jaki jest ulubiony jego drink, więc tutaj pociągnąłem akurat w tę stronę. Skąd jesteś? Z Chorzowa. Treningi razem z osobą, która cię przygotowuje, macie, czy akurat mu nagrywasz i tak dalej? Ogólnie to na co dzień trenuję na Smart Gymie w Katowicach. I tam Paweł się za często nie pytał o filmy, ale jak coś chce, to nagrywam i wysyłam. Jeżeli chodzi o sprzęt, to zwykle właśnie jeżdżę do Wrocławia na treningi, albo Paweł przyjeżdża do Katowic, albo jeżdżę do Kielc do trenera kadry. I wtedy nagrywam i wysyłam wszystko. Także jak sprzęt, to zwykle wszystko jest nagrane albo na żywo. Klasyk to sobie robię. Wspomniałeś o trenerze kadry i prawda, no jest twój prywatny trener kadry. Czy oni wymagają czegoś innego, czy po prostu trener kadry nie miesza się w to, co robi trener drugi? Tak w okresie przygotowań raczej się nie miesza, coś tam czasem na starcie podpowie czy coś, ale chodzi o to, że po prostu jak na przykład nie jest dostępny Paweł albo mi nie pasuje trening, to sobie mogę do niego pojechać na trening i wtedy on mi tam zawiąże, ubierze i tak dalej. No tak, właśnie porozmawiajmy o tym wiązaniu, no bo niektórzy, wiele osób nie wie, jak ciężkie jest tak naprawdę prawidłowe wiązanie, jest ono zupełnie inne niż na przykład jak Dawid pójdzie sobie na siłownię i obwiąże sobie czwóreczki, żeby troszeczkę wypychania porobić, to jest zupełnie inne. Tak, no trenerzy zwykle po wiązaniu strasznie z nich leci pot i mają bardzo ciężki oddech, no i też żeby to dobrze technicznie zrobić, to trzeba bardzo dużo razy ludzi zawiązać. Dokładnie. I powiedz mi, co do u ciebie, prawda? Jak miałaś pierwsze to wiązanie? Pamiętasz, jak pierwszy raz cię mocno ktoś zawiązał?
Pamiętam, że bolało i że ciężko było zejść, bo tak, bo bolało. No ale właśnie to było. Z każdym wiązaniem potem już coraz mniej bolało i teraz już mnie w sumie nie boli wiązanie. Już tego nie czuję nawet. Okej, okay, i z nakładaniem kostiumu też ktoś ci musi pomóc, bo raczej samemu tutaj wszystko... Akurat kostiumy mam na tyle luźne, że jestem sobie w stanie sama założyć, tylko wystarczy się powiesić na sztangę i wchodzą. Powiesić na sztangę? No zakłada się trochę nogawki i one mają te szelki i się za szelkę tak. Wiesza na przykład na sztandze albo na smyfie. Smyf jest idealny do zakładania kostiumów. O, tutaj zażartuję tak sobie kulturystycznie, znaczy jak trójboiści żartują z kulturystów, że w końcu się do czegoś przydaje. Tak, tak. Myślę, że powinien być na każdej siłowni trójbojowej, żeby można było zakładać sprzęt. Tylko i wyłącznie do tego. Tak, bo to bardzo łatwo się reguluje wysokość i nie ma tej obawy, że się sztanga przychyli, więc jest to dość wygodne. A robisz coś cokolwiek na smyfie oprócz tego? Nie. Nigdy co najwyżej nie używam smyfa. Paski położyć, żeby gdzie było, prawda? Żeby na oprawę. No, czasem tylko chodzę do smyfa, bo tam ludzie wynoszą talerze lejko często, więc idę tam czasem, żeby... Smart Gym to jest taka sieciówka jakby, tylko że każdy smart ma strefę elejko i tam jest sprzęt właśnie trójbojowy, jakieś sztangi, ławki, talerze elejko. No i obok mamy właśnie strefę maszyn i bardzo często te talerze kończą na tych maszynach albo właśnie na smyfie. Zamiast chodzenie po całym smarcie i szukanie talerzy. Talerze elejko na smyfie, jeszcze wiesz czego brakuje na koniec tego klipera, żeby zapinać, żeby nic nie spadło po prostu. Genialne byłby po prostu miks. Jaki jest twój ulubiony posiłek? Bo wspomniałeś właśnie, że lubisz jeść. Co jest takiego ulubionego? Słodkie, słone? Dużo można mówić. Bardzo lubię burgery, mamy czas. Kebaby, pizzę. Ze słodkich rzeczy mleko słodzone, wszelkiego rodzaju karmy, krówki, te sprawy. Tosty i jajecznica codziennie na śniadanie. To też bardzo lubię. A no, jakbym miała wybrać jedną rzecz, którą lubię jeść najbardziej, to myślę, że poszłabym w burgery. Burgery to fakt, burgery. Jakieś typowe burgery? Szarpana wołowina, coś takiego, czy po prostu burger? Burger, nie wiem. Z bekonem najlepiej. Tak. O, to by było naprawdę coś. Także jeżeli następnym razem Agata znowu pobije jakiś rekord, to wiecie, co szykować. Nie żadnych tam tortów czy coś, tylko dobry burger. I to będzie o wiele lepsze, jak już chcecie jakoś jej dogodzić. W tym roku, czyli już nie będzie żadnych startów, tak? Raczej. Nie, no będą jeszcze. No właśnie, bo teraz pytałem o ten kolejny start. Wspomniałaś o tym za rok, w 2023. Jaki teraz będzie niedługo? We wrześniu 4 startuję na Mistrzostwach Świata Juniorów w Turcji, ale to będzie taki bardzo luźny start. Myślę, że zejdę z pomostu i pójdę skończyć trening, jak się skończy start. Potem jeszcze Mistrzostwa Polski, a to tak też dla zabawy bardziej. No i we wrześniu Mistrzostwa Europy, to znowu będzie taki start bardziej luźny. Także to tak do końca roku planuję. Może jeszcze się wybiorę na Arnolda w Wielkiej Brytanii, ale to jeszcze nie jest pewne. Co 10 tygodni? No, też gdzieś we wrześniu. Co 10 tygodni, tak, za 10 tygodni jest Arnold, bo tam kulturyści też będą startowali i strongmeni, to wiem, że strongmeni też mają być. Właśnie, czyli nie odwołali tej opcji z trójbojem i tak dalej, bo z tego co wiem, trójbój miał się odbywać tam bardziej w stronę expo i tak dalej, a kulturystyka miała być zupełnie jakoś odwrotnie, czyli tam wszystko ma się dalej wydarzyć. No nie wiem, są zgłoszenia, więc to tak. Aha, czyli no to bardzo, bardzo pozytywnie. Co teraz robisz właśnie? No, jak wróciłaś do Polski, miałaś jakieś założenia, ale czy po pierwsze głowa dała ci się trzymać na 100%, a nie masz czegoś w stylu, no idę, muszę jeszcze mocniej trenować? Właśnie co założyliście teraz? Na razie mam taki luźniejszy tydzień w postaci. No i zobaczymy. W sobotę sobie postanowiłam maksować ciągi na deadlift, parze sprzęcie, żeby zobaczyć, ile wciągnę. To ile czasu od zawodów będzie? Tydzień. Akurat tydzień, czyli wystarczająco odpoczęłaś. Powiedz mi, czy to jest głowa taka, która nie daje ci przestać, czy po prostu czujesz się już wypoczęta? No ja rzadko potrzebuję dużo regeneracji, ja szybko się regeneruję, no a poza tym po prostu lubię podnosić duże rzeczy. To mi sprawia największą przyjemność, więc... Sprawia ci przyjemność, gdy przychodzi jakiś facet, prawda? Patrzy, tam jest nawalone ciężaru i ma takie...
a tutaj wychodzi Agata i ma takie, co to? Podoba ci się to czasami, jak faceci są tak trochę zbici w dół? Szacun, szacun, to są naprawdę, to jest naprawdę fajne, bo no, wielu facetów na pewno boi się podchodzić pod takie ciężary. No nie wiem, czy to, to strach, po prostu brak siły. Pięknie. Jak ćwiczysz na smarcie, Saba, masz kogoś do asekuracji ze znajomych tam blisko, czy... No tam dużo trójboistów ogólnie trenuje, przez to, że jest ta strefa LA-ko, więc zawsze ktoś znajdzie. Zawsze ktoś tam znajdzie się do pomocy. To jest bardzo, bardzo ciekawe właśnie, czy osoby, które tam, bo często wiemy co do asekuracji i tutaj też ten temat chciałbym poruszyć. Jak, czy zdarzyło ci się, że po prostu ktoś tak mocno ci psuł i jak często się zdarzało, bo na pewno te boje, że już więcej nigdy go nie poprosiłaś o pomoc? No zdarzyło się parę razy, że ktoś zabrał sztangę w połowie powtórzenia, albo źle podał, albo przy odkładaniu na stojaków jedna osoba złapała sztangę, a druga nie i mnie tam prawie przewrócili. No, staram się wtedy tych osób unikać i wlać jednak tych, którzy wiedzą, że wiem, że mają większe doświadczenie i sobie z tym lepiej poradzą. Miałaś jakąś właśnie taką sytuację, no bo to jest sport ekstremalny, nie patrzy, jakby na to nie patrzeć. Miałaś takie sytuacje, że no ledwo uniknęłaś czegoś? Parę razy, znaczy raz mi sztanga spadła na nos, się zdarzyło, ale tylko 70 kilo, więc nic mi się nie stało poważnego. No tam w koszuli się czasem zdarza, że ta sztanga leci w stronę twarzy, ale na szczęście się asekuracja zawsze zdąży złapać. Także. Tak poza tym to chyba nie przychodzi mi nic do głowy. Okej, okay, kontuzje jakiekolwiek przytrafiały się i czy jak z nimi walczyłaś, jeżeli? Żadnej takiej poważnej kontuzji, która by mnie przeszkodziła w treningach, nie miałam. Jak są takie jakieś mniejsze bóle, to staram się z tym coś zrobić albo po prostu ignoruję, aż przyjdzie samo. Właśnie, działasz z jakimś fizjoterapeutą? Powinnam, ale nie. Czy masz zamiar działać z jakimś fizjoterapeutą? Mam zamiar. Muszę się bo teraz wiesz, że Jurand Paweł będzie oglądał ten podcast i jak usłyszy, to pewnie okay. Nakrzyczy. Wie, znaczy, wie, że masz takie trochę niepokorne zachowanie, zachowania. No wiem. Wiedział, na co się pisze. No to grubo, ale przynajmniej tak jak mówisz, wiedział od początku, na co się pisze. Twój pierwszy start, prawda? I tak jak wspomniałaś, byłaś, trochę skaczę po tematach, nie obraź się, ale myślę, że właśnie nie chcę, żeby to było takie na zasadzie, że pierwsze pytanie nudne i tam chcesz trochę, żeby to było właśnie o tobie bardziej też, nie tylko o tym sporcie, ale ogólnie. Pierwszy start. Tak jak wspomniałaś, miałaś tylko dwie rywalki, czy byłaś usatysfakcjonowana, czy od razu wracając do domu już szukałaś kolejnych zawodów, żeby jednak trochę powalczyć? No, nie byłam zadowolona z tego startu, bo zrobiłam 10 kilo mniej niż na treningu, więc no, od razu potem szłam dalej cisnąć ciężary. I kiedy miałaś następny start? Miesiąc później pierwszy raz startowałam w trójboju. Właśnie o to mi chodziło, żebyśmy przeszli, kiedy był trójbój. I jak ci poszło? Tam zajęłam akurat trzecie miejsce z chyba 5 osób. Ogólnie nawet 300 kilo w totalu nie zrobiłam, także bieda. No. I kiedy zaczęłaś się najlepiej rozwijać? No bo jeżeli tutaj nie było nawet 300, tutaj mamy dość wysoko zawieszoną poprzeczkę, no to gdzie mamy ten punkt taki wyskoku? Najwięcej właśnie dołożyłam w tym roku na początku, jak zaczęłam robić ten trójbój 6 razy w tygodniu, to mi tak najwięcej dało. No tutaj na początku roku tak total w okolicach 500-520, a w czerwcu 580, więc duży progres był. Masz 20 lat, ale w głowie już masz na pewno ułożony taki końcowy, że tak to nazwę, cel. Czy jest 1000 do zrobienia? Czy to jest możliwe w ogóle? Ale osób nie ma... już tak powiedziało. No właśnie. Będę się starała tyle zrobić. Jak już mi pierwsza osoba to powiedziała, to już miałam w głowie, że oso, tak, to już muszę zrobić. Czyli już jakaś tam latarnia się pali dalej. Ale to jest bardzo, bardzo fajne, bo to jest duży cel, a czasami warto mierzyć wyżej gwiazd, prawda, tak się mówi. I
Co byś musiała zrobić? Byś musiała chyba troszkę zwiększyć jeszcze wagę, masę ciała, prawda? Wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim mniejszy sprzęt mieć nowy. No, zobaczymy. Myślę, że to już tak na za parę lat. Nie? Tak, oczywiście, to wiesz, specjalnie takie duże marzenia czasami chcę obudzić, żeby może też cię zmotywować, bo teraz powiedziałaś 800 jest do zrobienia tak naprawdę. No, było planowane 800, tak jakbyś teraz podchodziła z tą wiedzą, prawda, którą masz, co zrobiłaś, jakbyś teraz znowu podchodziła, jesteś sobie świeżutka, podchodzisz do zawodów w tym momencie, zrobiłabyś 800? Myślę, że nie, bliżej 750, 780, coś takiego. Mhm. Do 800 jeszcze trochę brakuje. Okej, czyli w następnym roku możemy się spodziewać tych 800 na stówę. No, tak myślę, że tak. I mam nadzieję, że to się uda. Co byś chciała powiedzieć? Tak, wiem, że jesteś bardzo młodą zawodniczką i czasami to jest ciężkie mówić początkującym, ale sama właśnie zaczynałaś niedawno, więc co byś powiedziała takim młodym zawodniczkom, zawodnikom, którzy podchodzą do tego? Często właśnie kobiety boją się tego sportu, boją się tego właśnie ciężaru. Co byś im zaproponowała na początek? Nie lubię takich pytań. Myślę, że przede wszystkim, żeby być cierpliwym i regularnie trenować, to jest najważniejsze, żeby mieć jakiś plan treningowy, jakikolwiek i tak. Jakikolwiek, ale kontynuować go stale, tak jak powiedziałaś, bo nawet najlepszy plan wykonywany bardzo źle nie da nam żadnych tak naprawdę rezultatów, wykonywany niekoniecznie notorycznie. Szczerze to naprawdę bardzo mi imponujesz jako człowiek, bo tak jak mówię, przede wszystkim charakter sportowca poznaje się często po tym, jak nie tylko jak przegrywa, ale jak celebruje zwycięstwa swoich największych konkurentów i mam nadzieję, że w następnym roku naprawdę osiągniesz nawet więcej niż te 800 kilo. Dziękuję. I życzę ci dużo zdrówka i dziękuję oczywiście za poświęcony czas. Na dole macie w opisie, koniecznie zajrzyjcie i koniecznie śledźcie. Na dole macie Instagram Agaty, ja.agatasitko, tak dobrze mówię? Tam jeszcze jest kropka gdzieś pomiędzy chyba? Tak, to ja. Jeszcze jest właśnie kropka, ale na dole macie w opisie i śledźcie koniecznie, bo to pomoże i zobaczycie, że za parę lat będzie tam Agata Sitko 1000 kilo don. Także za to trzymamy kciuki. Dzięki bardzo za twój poświęcony czas.